No, właśnie. Dzima zaatakowała dzisiaj, bo wczoraj bochnie. I dowóz pieczywa do rynku z piekarni tu pana Adama Z. Nie można, nie mógł dojechać do swojego punktu sprzedaży. Tak jest. No i, ale no to jakżeście tam w końcu dotarli? No nie wiem, na sankach? Po śniegu przeszedł chłopak. Aha, poszedł po śniegu i jakoś tam dotarł. Z koszykami, z tym, wie pan. Z koszykami po kolana śniegu. Po kolana śniegu i musiał, no bo i jakoś to, doszedł. Jakoś doszedł. No. A tu pan, sam właściciel musi odgarniać tu śnieg. Tak jest, już niedługo. No w końcu jakaś zima jest, bo tak to były dni zimy, już dawno nie było jakiejś takiej normalnej. Takie same tylko udawane. No właśnie. I oby było... Oby była tylko krótko. Tak? Oby krótko poszła. No, no, zima też potrzebna, co? Tylko same lato będzie? No właśnie. Łopata zdarta jest z poprzednich zim jeszcze. Poprzednich zimy, tak, trzeba, bo tamta się... zepsuła, pękła i w końcu się stara, wypracowała swoje. Wypracowała, ale ta jest bardzo dobra. I a ta jest dobra, malutka. Jakoś dalej będziemy odświeżać. Tak jest. To na razie powodzenia w odświeżaniu. I ja wiem, więcej śniegu nasypało czy mniej? Nie, może więcej nie nasypie, bo to taki był... No ale żeby życzyć sobie, ja myśli, więcej ma sypać czy mniej jeszcze. Bo sypie cały czas dalej. Nie. No, nie, myślę, że jutro będzie duży mróz, nie będzie... A, to zamarznie wszystko i będzie ślizgawka. Zamarznie, tak. Jeszcze i będzie... na czwartek może troszkę posypać. I będzie ślizgawka. Tak, najgorzej to dachy, jak tak... A, dachy gdzieś tam jakieś, które są jakieś słabe, mogą nie wytrzymać. To na razie pozdrowienia dla Bochni i reszty świata. Tak jest. Od pana Adama Z. Wszystkiego dobrego.